w programie od 0 do 100. Tym razem Fiesta ST. Prezentowana Fiesta to jeden z najtańszych hot hatchy na rynku. Poza kilkoma detalami, takimi jak 17-calowe felgi, agresywne zderzaki czy oznaczenia ST, od seryjnej wersji różni się zawieszeniem i silnikiem. Pojemność 1.6 wydaje się być nieco mała, jednak konstruktorzy, dodając turbosprzężarkę, podnieśli moc do 182 koni, a moment obrotowy podskoczył do 240 Nm. Przy włączonym Overboost otrzymujemy ich aż 280. Dzięki krótkiej 6-stopniowej skrzyni nasz mały sportowiec do setki rozpędza się całkiem żwawo. Została obniżona od seryjnej wersji. Dodajmy do tego elektroniczną szperę i utwardzone zawieszenie. Mamy przepis na odważne pokonywanie zakrętów. Niestety, odnosimy wrażenie, że osoba odpowiedzialna za hamulce była podczas projektowania Fiesty na L4. Samochód świetnie zachowuje się przy ostrej jeździe i jednocześnie sprawdzając się w codziennym użytkowaniu. A przecież o to chodzi w hot hatchach.